James Matthew Barrie, Piotruś Pan i Wendy. Czyta Paweł Wódczyński. Rozdział trzeci. W drogę. Przez chwilę po wyjściu pana i pani Darling z domu, nocne lampki przy łóżkach trojga dzieci paliły się jasnym światłem. Były to bardzo ładne, małe lampki nocne, aż chciałoby się, żeby nie zasnęły, zanim przyleci Piotruś. Ale lampka Wendy mrugnęła i tak ziewnęła, że pozostałe dwie lampki też zaczęły ziewać i zanim zdążyły zamknąć usta, wszystkie trzy zgasły. Teraz w pokoju rozbłysło inne światełko, tysiąc razy jaśniejsze niż nocne lampki. I błyskawicznie, szybciej nawet niż trwało wypowiedzenie poprzedniego zdania, zdążyło zajrzeć do wszystkich szuflad w pokoju dziecinnym, przetrząsnąć szafę i wywrócić wszystkie kieszenie w poszukiwaniu cienia Piotrusia. To właściwie nie było światełko. To było coś, co świeciło, przemieszczając się błyskawicznie. Gdy zaś zatrzymało się na chwilkę, można było dostrzec, że to wróżka. Była malutka, nie większa od dłoni, ale wciąż jeszcze rosła. Była to dziewczynka o imieniu Cynowy Dzwoneczek, ubrana w elegancką suknię z równo przyciętych liści, w której wyglądała bardzo korzystnie. Miała bowiem lekką skłonność do nadwagi. Chwilę po przyjściu wróżki małe gwiazdki dmuchnęły w okno, które otworzyło się i do pokoju wleciał Piotruś. Ponieważ przez część drogi niósł Cynowy Dzwoneczek, wciąż miał na ręce czarodziejski pyłek z jej skrzydeł. – Cynowy Dzwoneczku! – zawołał cicho, upewniwszy się, że dzieci śpią. – Cynko, gdzie jesteś? – Była akurat w dzbanku i strasznie jej się to podobało, bo jeszcze nigdy przedtem nie była w dzbanku. Och, wyjdź z tego dzbanka i powiedz mi, czy już wiesz, gdzie schowali mój cień. Odpowiedziało mu coś, co brzmiało jak prześliczny odgłos złotych dzwonków. Taka jest mowa wróżek. Wy, zwyczajne dzieci, nigdy jej nie słyszycie, ale gdyby tak się stało, wiedziałybyście, że już kiedyś ją słyszałyście. Cynka powiedziała, że cień jest w dużym pudełku. Miała na myśli komodę. Piotruś podbiegł więc do szuflad i zaczął obiema rękami rozrzucać ich zawartość po podłodze, jak królowie rozrzucają grosiki tłumowi. Natychmiast odnalazł swój cień i z tej radości zamknął Cynowy Dzwoneczek w szufladzie. Jeśli w ogóle się zastanawiał, a nie sądzę, aby kiedykolwiek się zastanawiał, to zapewne spodziewał się, że on i jego cień, zbliżywszy się do siebie, połączą się jak dwie krople wody. Kiedy tak się nie stało, był przerażony. Próbował przykleić swój cień mydłem, który przyniósł z łazienki, ale to też się nie udało. Drżący usiadł na podłodze i rozpłakał się. Jego łkanie obudziło Wendy, która usiadła na łóżku. Nie zaniepokoił jej widok obcej osoby siedzącej i płaczącej na podłodze dziecinnego pokoju. Była jedynie mile zaciekawiona. – Chłopczyku – spytała uprzejmie – czemu płaczesz? Piotruś także potrafił być niezwykle uprzejmy, bo nauczył się dobrych manier podczas ceremonii odprawianych przez wróżki. Wstał więc i ukłonił jej się pięknie. Sprawiało jej to dużą przyjemność i odkłoniła mu się pięknie z łóżka. – Jak masz na imię? – spytał. – Wendy, Moira, Angela, Darling – odpowiedziała z pewną dozą satysfakcji. – A tobie jak na imię? – Piotruś Pan. Od razu była pewna, że to Piotruś, ale jego nazwisko wydało jej się nieco za krótkie. – Czy to wszystko? – Tak – odpowiedział dość ostro. Po raz pierwszy miał wrażenie, że jest przykrótkie. – Bardzo mi przykro – powiedziała Wendy, Moira, Angela. – Nic nie szkodzi – Piotruś przełknął łzę. Zapytała, gdzie mieszka. – Druga po prawej stronie – odrzekł Piotruś, a potem cały czas prosto, aż do rana. – Jaki śmieszny adres. Piotruś poczuł się niepewnie. Po raz pierwszy miał wrażenie, że być może jest to adres śmieszny. – Wcale nie jest śmieszny – powiedział. – Ja tylko chciałam zapytać – powiedziała grzecznie Wendy, przypominając sobie, że przecież jest gospodynią. Czy właśnie taki adres pisze się na listach?
Wolałby, żeby nie wspominała o listach. Nie dostaję żadnych listów, powiedział z pogardą. Ale twoja mama przecież dostaje listy, prawda? Nie mam mamy, odrzekł. Nie tylko nie miał mamy, ale i nie miał najmniejszej ochoty, by mieć mamę. Uważał, że matki są osobami bardzo przereklamowanymi. Ale Wendy od razu zrozumiała, że ma do czynienia z tragedią. O, Piotrusiu, nic dziwnego, że płakałeś. Zawołała, wstała z łóżka i podbiegła do niego. Nie płakałem z powodu matek, powiedział z lekkim oburzeniem. Płakałem, bo nie udało mi się przytwierdzić z powrotem mojego cienia. A poza tym wcale nie płakałem. Odczepił się? Tak. Wówczas Wendy dostrzegła na podłodze bardzo wymięty cień i zrobiło jej się strasznie żal Piotrusia. Jakie to okropne, powiedziała, ale nie mogła się powstrzymać od uśmiechu, kiedy zorientowała się, że próbował przykleić go za pomocą mydła. Tylko chłopcy mogą coś takiego wymyślić. Na szczęście od razu wiedziała, co należy zrobić. Trzeba go przyszyć, powiedziała z niejaką wyższością. Co to znaczy przyszyć? Ależ ty nic nie wiesz. Oczywiście, że wiem. Jego niewiedza sprawiała jej jednak pewną przyjemność. – Przyszyję ci go, mój mały – powiedziała, choć byli tego samego wzrostu. Wyjęła pudełko do robótek i zabrała się do przyszywania cienia do stopy Piotrusia. – Przypuszczam, że to może trochę boleć – ostrzegła go. – O, nie będę płakał – odpowiedział Piotruś, który w tym momencie był już zdania, że nie płakał nigdy w życiu. Zacisnął zęby i… Nie rozpłakał się. Wkrótce jego cień zaczął zachowywać się jak należy, choć wciąż był nieco pomięty. Może powinnam go była wyprasować, powiedziała z troską w głosie Wendy, ale Piotruś, jak wszyscy chłopcy, nie przywiązywał uwagi do wyglądu i skakał teraz po pokoju z najdzikszą radością. Niestety zapomniał już, że tę radość zawdzięcza Wendy. Był przekonany, że sam przytwierdził swój cień. — Ależ ja jestem sprytny! — piał z zachwytu. — Ach, ten mój spryt! Musimy ze wstydem wyznać, że zarozumiałość była jedną z najbardziej fascynujących cech Piotrusia. Mówiąc szczerze, choć brutalnie, był najbardziej zarozumiałym chłopcem wszechczasów. Wendy była jednak wstrząśnięta. — Ty zarozumialcu! — krzyknęła z drwiną. — Bo niby ja to nie zrobiłam nic, prawda? — No, troszkę pomogłaś, odrzekł niedbale Piotruś, wciąż tańcząc. Troszkę, odpowiedziała wyniośle. Jeśli nie jestem potrzebna, to mogę sobie iść. Z godnością wskoczyła do łóżka i przykryła głowę kołdrą. Piotruś, chcąc, żeby wysunęła głowę, udał, że chce wyjść, a kiedy to nie pomogło, usiadł na skraju jej łóżka i delikatnie dotknął ją stopą. Wendy, powiedział, nie chowaj się. Nie mogę się powstrzymać od piania z zachwytu, kiedy jestem z siebie zadowolony. Nadal nie wyjrzała, ale słuchała go pilnie. Wendy ciągnął dalej głosem, któremu jeszcze nigdy nie oparła się żadna kobieta. Wendy, jedna dziewczynka jest lepsza niż 20 chłopców. Wendy była kobietą w każdym calu, chociaż tych cali nie było jeszcze zbyt wiele. Wyjrzała więc spod kołdry. Naprawdę tak myślisz, Piotrusiu? Tak myślę. A ja myślę, że to bardzo kochane z twojej strony, oświadczyła. Usiadła przy nim na skraju łóżka. Powiedziała też, że mogłaby dać mu buziaka, gdyby chciał, ale Piotruś chyba nie zrozumiał, o co jej chodzi, bo wyciągnął rękę wyczekująco. No ale chyba wiesz, co to jest pocałunek? Spytała zdziwiona. Będę wiedział, kiedy mi go dasz, odpowiedział sztywno, więc żeby nie ranić jego uczuć, dała mu naparstek. A teraz, powiedział, czy ja mogę dać ci pocałunek? Zawstydziła się lekko. Jeśli masz ochotę, poufale przysunęła ku niemu buzię, ale on tylko dał jej do ręki guzik z żołędzia, więc powoli cofnęła buzię tam, gdzie była poprzednio i powiedziała uprzejmie, że będzie nosić jego pocałunek na łańcuszku na szyi. Miała szczęście, że zawiesiła go na łańcuszku, bo później uratował jej życie. Kiedy ludzie tacy jak my przedstawiają się sobie, zwykle pytają się nawzajem, ile mają lat. Tak więc Wendy, która zawsze lubiła zachowywać się stosownie, spytała Piotrusia o jego wiek. Nie było to najszczęśliwsze pytanie. Było to trochę tak,
Jakby na egzaminie dostać pytanie z gramatyki, kiedy chce się odpowiadać na pytania o królach angielskich. Nie wiem, odpowiedział z zażenowaniem, ale jestem dość młody. Naprawdę nie miał pojęcia, miał tylko podejrzenia, ale powiedział tak, na chybił trafił. Wiesz, Wendy, ja uciekłem zaraz po urodzeniu. Wendy była zdumiona, ale i zaciekawiona. Czarującym, wytwornym gestem, przyciągając ku sobie skraj nocnej koszuli, dała Piotrusiowi do zrozumienia, że może usiąść bliżej. Uciekłem, wyjaśnił ściszonym głosem, bo usłyszałem, jak ojciec i matka mówią, kim zostanę, jak będę dorosły. Był bardzo podekscytowany. Nigdy nie chcę być dorosłym mężczyzną, powiedział z pasją. Chcę zawsze pozostać małym chłopcem i bawić się. Więc uciekłem do parku kensingtońskiego i przez długi czas żyłem wśród wróżek. Popatrzyła na niego z najgłębszym podziwem, a on pomyślał, że to z powodu jego ucieczki. Ale tak naprawdę to było dlatego, że znał wróżki. Wendy prowadziła tak domowe życie, że znajomość wróżek uważała za coś absolutnie zachwycającego. Zasypała go pytaniami o nie. Wprawiło go to w zdumienie, gdyż dla niego wróżki były raczej utrapieniem, bo ciągle wpadały mu w drogę i czasami musiał spuszczać im lanie. Mimo to tak w ogóle je lubił i opowiedział jej, jak powstały wróżki. Wiesz, Wendy, kiedy pierwsze dziecko zaśmiało się po raz pierwszy, jego śmiech pękł na 1000 kawałków, które rozprysły się na wszystkie strony. Tak powstały wróżki. Była to dość nudna historia, ale dla kogoś, kto ciągle siedział w domu i właśnie dlatego, ciągnął dalej dobrodusznie, na każdego chłopca i dziewczynkę powinna wypadać jedna wróżka. Powinna? To znaczy, że nie wypada? Nie. Widzisz, dzieci teraz wiedzą tak dużo, że szybko przestają wierzyć we wróżki. I za każdym razem, kiedy jakieś dziecko powie, nie wierzę we wróżki, jedna wróżka umiera. Uznał, że naprawdę dosyć już mówili o wróżkach i uderzyło go, że cynowy dzwoneczek zachowywał się za bardzo cicho. – Gdzież ona mogła polecieć? – powiedział wstając i zawołał cynkę po imieniu. Serce Wendy zatrzepotało z nagłej emocji. – Piotrusiu! – zawołała, chwytając go za rękę. – Chyba mi nie chcesz powiedzieć, że w tym pokoju jest wróżka. No, – Była tutaj przed chwilą – odpowiedział troszkę niecierpliwie – Nie słyszysz jej gdzieś? Oboje zaczęli nasłuchiwać. Słyszę tylko coś podobnego do dzwonienia dzwonków, powiedziała Wendy. To właśnie cynka. To jest mowa wróżek. Chyba ja ją słyszę. Dźwięk dochodził z komody. Piotruś zrobił radosną minę. Nikt nie potrafił wyglądać tak radośnie jak Piotruś, a jego śmiech był najweselszy ze wszystkich śmiechów. Wciąż jeszcze śmiał się swym pierwszym śmiechem. — Wendy! — szepnął wesoło. — Wygląda na to, że zamknąłem ją w szufladzie. Wypuścił biedną cynkę z szuflady, a ona zaczęła latać po pokoju, krzycząc z wściekłości. — Nie powinnaś mówić takich rzeczy — powiedział jej Piotruś. — Oczywiście jest mi bardzo przykro, ale skąd mogłem wiedzieć, że jesteś w szufladzie? Wendy nie słuchała go. — Och, Piotrusiu — zawołała — gdybyż ona tylko mogła zatrzymać się na chwilę i pozwolić mi się zobaczyć. — Prawie nigdy się nie zatrzymują — odpowiedział. Jednak w jednej krótkiej chwili Wendy zdążyła dostrzec jej romantyczną figurkę, gdy przysiadła na zegarze z kukułką. — Och, jaka ona śliczna — zawołała, chociaż twarz cynki wciąż była wykrzywiona ze złości. — Cynko — powiedział przyjaźnie Piotruś. Ta pani mówi, że chciałaby, żebyś została jej wróżką. Cynowy dzwoneczek odpowiedział coś bezczelnego. Co ona mówi, Piotrusiu? Musiał to przetłumaczyć. Nie jest bardzo uprzejma. Mówi, że jesteś wielką, brzydką dziewczyną i że ona jest moją wróżką. Próbował przekonać cynkę. Wiesz przecież, że nie możesz być moją wróżką, bo ja jestem kawalerem, a ty jesteś damą. Na to wróżka odpowiedziała. Ty głupi ośle! I zniknęła w łazience. Ona jest dość pospolitą wróżką, wyjaśnił przepraszająco Piotruś. Nazywa się Cynowy Dzwoneczek, bo naprawia garnki i czajniki. Usiedli sobie razem w fotelu. Wendy zasypywała Piotrusia kolejnymi pytaniami. Jeśli już nie mieszkasz w parku kensingtońskim, czasami mieszkam,
A gdzie teraz mieszkasz najczęściej? Z zapodzianymi chłopcami. A kim oni są? Są to dzieci, które wypadły z wózków, kiedy niańki patrzyły w inną stronę. Jeśli nikt się po nie nie zgłosi w ciągu 7 dni, odsyłają je do Nibelandii, by zaoszczędzić kosztów. Ja jestem ich kapitanem. Ależ to musi być zabawa. Tak, rzekł chytry Piotruś, ale czujemy się dość osamotnieni, bo widzisz, brakuje nam damskiego towarzystwa. Czy wśród tych dzieci nie ma dziewczynek? O, nie. Wiesz, dziewczynki są o wiele za mądre na to, żeby wypadać z wózków. To ogromnie pochlebiło Wendy. Sądzę, powiedziała, że mówisz o dziewczynkach w sposób naprawdę przemiły. John, ten tutaj, po prostu nas nie cierpi. Zamiast odpowiedzieć, Piotruś wstał i tak kopnął Johna, że ten spadł z łóżka razem z całą pościelą. Wydało się to Wendy nieco zbyt obcesowe jak na pierwsze spotkanie, więc powiedziała Piotrusiowi dość kategorycznie, że w jej domu nie jest kapitanem. Jednakże John spał dalej na podłodze tak spokojnie, że pozwoliła mu tam pozostać. A ponieważ wiem, że chciałeś w ten sposób okazać mi uprzejmość, powiedziała już łagodniej, więc możesz mi teraz dać buziaka. Na chwilę zapomniała o jego niewiedzy w dziedzinie pocałunków. Wiedziałem, że będziesz go chciała odebrać, powiedział trochę gorzko i podał jej naparstek. Ojejku, powiedziała grzeczna Wendy. Nie chodzi mi o pocałunek, chodzi mi o naparstek. A co to takiego? To. I pocałowała go. Dziwne, powiedział poważnie Piotruś. A czy teraz ja też mam ci dać naparstek? Jeśli chcesz, powiedziała Wendy, tym razem trzymając głowę całkiem prosto. Piotruś naparstknął ją i prawie w tym samym momencie zapiszczała. Co się stało, Wendy? Chyba ktoś mnie pociągnął za włosy. To pewnie cynka. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby była taka niegrzeczna. I rzeczywiście, cynowy dzwoneczek wciąż miotał się po pokoju, wykrzykując brzydkie wyrazy. Mówi, że będzie ci robić tak samo za każdym razem, kiedy będę ci dawał naparstek. A dlaczego? Dlaczego, cynko? Dzwoneczek odpowiedział to, co poprzednio. Ty głupi ośle. Piotruś nie rozumiał dlaczego, ale Wendy rozumiała. I była troszeczkę rozczarowana, kiedy powiedział, że przylatywał pod okno ich dziecinnego pokoju, nie żeby ją zobaczyć, ale żeby posłuchać bajek. Bo widzisz, ja nie znam żadnych bajek. Żaden z zapodzianych chłopców nie zna bajek. Ależ to okropne, powiedziała Wendy. Czy wiesz, spytał Piotruś, dlaczego jaskółki budują gniazda pod oknami domów? Żeby posłuchać bajek. O, Wendy, twoja mama opowiadała ci taką piękną bajkę. Jaką? O tym księciu, który nie mógł znaleźć pani, mając szklany pantofelek. Piotrusiu, powiedziała podekscytowana Wendy, to bajka o Kopciuszku. On ją w końcu odnalazł i potem żyli razem długo i szczęśliwie. Piotruś tak się ucieszył, że wstał z podłogi i podbiegł do okna. – Gdzie idziesz? – zawołała z obawą. – Opowiedzieć innym chłopcom. – Nie idź, Piotrusiu – poprosiła go. – Znam całe mnóstwo bajek. Dokładnie tak brzmiały jej słowa. Nie można więc zaprzeczyć, że to ona pierwsza go skusiła. Wrócił, mając w oczach zachłanność, która powinna ją była zaniepokoić. Ale nie zaniepokoiła. Och, jakież bajki mogłabym opowiadać chłopcom, zawołała. Piotruś chwycił ją i zaczął ciągnąć w stronę okna. Puść mnie, rozkazała mu. Wendy, proszę, poleć ze mną i opowiedz bajki innym chłopcom. Oczywiście było jej bardzo miło, że ją o to poprosił, ale odpowiedziała. Ojej, nie mogę. Pomyśl o mamusi. Poza tym nie umiem latać. Nauczę cię. Och, jak cudownie byłoby umieć latać. Nauczę cię, jak wskakiwać na grzbiet wiatru i odlecimy. O, zawołała w zachwycie. Wendy, Wendy, zamiast spać w tym swoim głupim łóżku, mogłabyś latać sobie ze mną i mówić śmieszne rzeczy gwiazdom. O, no i tam są syreny. Syreny? I mają ogony? Bardzo długie ogony. O, zawołała Wendy, zobaczyć syrenę. W tym momencie zrobił bardzo przebiegłą minę. Wendy, powiedział, poważalibyśmy cię tam bardzo. Wiłaś w męczarniach. Wyglądało to tak, jak gdyby usilnie próbowała nie odrywać się od podłogi. Ale on nie miał dla niej litości. Wendy, powiedział chytrze, mogłabyś nas opatulać w nocy. O,
Nikt z nas nie był nigdy opatulony w nocy. Oj, wyciągnęła ku niemu ramiona. I mogłabyś nam cerować ubrania i szyć nam kieszenie. Nikt z nas nie ma kieszeni. No i jak mogła się oprzeć? Oczywiście, że to wszystko jest strasznie fascynujące, zawołała. Piotrusiu, a czy nauczyłbyś też latać Johna i Michaela? Jeśli chcesz, powiedział obojętnie. Wendy podbiegła więc do Johna i Michaela i potrząsnęła nimi. Obudźcie się, zawołała. Przyszedł Piotruś Pan i nauczy nas latać. John przetarł oczy. No, to wstanę z łóżka, powiedział. Oczywiście już był na podłodze. Cześć, powiedział. Już wstałem. Michael też już wstał i patrzył wzrokiem ostrym jak scyzoryk o sześciu ostrzach. Nagle Piotruś nakazał im milczeć. Na ich twarzach odmalował się wyraz owej okropnej przebiegłości. Przebiegłości dzieci nasłuchujących odgłosów świata dorosłych. Było cicho jak makiem zasiał, więc wszystko było w porządku. Nie, stop, nie było w porządku. Nana, która ujadała nieznośnie przez cały wieczór, teraz ucichła. To właśnie tę ciszę usłyszeli. Zgaście światło, schowajcie się szybko, zawołał John, przejmując dowodzenie pierwszy i ostatni raz podczas całej tej przygody. Tak więc, gdy weszła Liza, trzymając Nanę, pokój dziecinny wyglądał tak jak zwykle. Było bardzo ciemno i można było przysiąc, że słychać jak troje jego łobuzerskich mieszkańców oddycha przez sen jak aniołki. W rzeczywistości udawali te odgłosy zza kotary. Liza była w złym humorze, bo właśnie przygotowywała w kuchni bożonarodzeniowe pierniki i została od nich odciągnięta przez absurdalne podejrzenia Nany. Wciąż miała rodzynkę przyklejoną na policzku. Pomyślała, że najłatwiej będzie uciszyć Nanę, gdy na moment zaprowadzi ją do pokoju dzieci, oczywiście na smyczy. No i widzisz. Ty podejrzliwe bydle, powiedziała wcale nie współczując Nanie, że znalazła się w niełasce. Są całkiem bezpieczne, prawda? Wszystkie aniołeczki śpią grzecznie w swoich łóżeczkach. Posłuchaj, jak delikatnie oddychają. Wtedy Michael, zachęcony powodzeniem, zaczął tak głośno sapać, że mało brakowało, a zostaliby zdemaskowani. Nana dobrze znała ten rodzaj sapania, więc zaczęła wyrywać się Lizie. Ale Liza była tępa. Dość tego, Nana, powiedziała surowo, wyciągając ją z pokoju. Ostrzegam, że jeśli szczekniesz jeszcze raz, to pójdę prosto po pana i panią, sprowadzę ich tu z przyjęcia, a wtedy już pan ci przyleje. Nie ma co. Uwiązała nieszczęśliwego psa na nowo, ale czy sądzicie, że Nana przestała szczekać? Sprowadzić pana i panią z przyjęcia? Przecież tylko tego chciała. Myślicie, że przejmowała się tym, że pan jej przyleje? Przecież chodziło o bezpieczeństwo jej podopiecznych. Niestety Liza wróciła do swoich pierników, a Nana, widząc, że nie może liczyć na pomoc ze strony Lizy, zaczęła szarpać i szarpać łańcuch, aż w końcu go zerwała. W chwilę potem była już w salonie domu pod numerem 27. Uniosła łapy ku niebu, co było u niej najwyrazistszym sposobem porozumiewania się. Państwo Darling wiedzieli od razu, że coś okropnego dzieje się w dziecięcej sypialni, więc nie pożegnawszy się nawet z gospodarzami, wybiegli na ulicę. Minęło już jednak 10 minut od czasu, kiedy nasze trzy łobuziaki sapały za kotarą, a Piotruś Pan potrafił wiele zdziałać przez 10 minut. Wróćmy teraz do dziecinnego pokoju. W porządku, oznajmił John, wyłażąc ze swojej kryjówki. Słuchaj, Piotrusiu, czy ty naprawdę potrafisz latać? Zamiast trudzić się odpowiedzią, Piotruś zaczął latać po pokoju, zatrzymując się po drodze przy kominku. – Jakie to świetne! – powiedział John i Michael. – Jakie to urocze! – zawołała Wendy. – Tak, jestem uroczy. Och, jaki jestem uroczy! – powiedział Piotruś, znowu zapominając o dobrych manierach. Wyglądało to rozkosznie łatwo. Najpierw spróbowali z podłogi, potem z łóżka, ale za każdym razem spadali zamiast się wznosić. – Słuchaj, jak ty to robisz? – spytał John, pocierając kolano. Był dosyć praktycznym chłopcem. Trzeba sobie po prostu pomyśleć o czymś przyjemnym i cudownym, wyjaśnił Piotruś. I takie myśli uniosą was w powietrze. Pokazał im jeszcze raz. Robisz to tak szybko, powiedział John. Czy nie mógłbyś zrobić tego raz powoli? Piotruś zrobił to raz szybko, a raz powoli. Już wiem jak, Wendy,
zawołał John, ale zaraz się przekonał, że jednak nie wie jak. Żadnemu z nich nie udało się unieść choćby i na cal, chociaż taki Michael umiał już pisać dwusylabowe wyrazy, za to Piotruś nie odróżniał litery A od litery Z. Oczywiście Piotruś żartował z nich sobie, bo nikt nie potrafił latać, jeżeli nie dmuchnie się na niego pyłkiem ze skrzydeł wróżki. Na szczęście, o czym już wspomnieliśmy, jedną rękę miał obsypaną tym pyłkiem, więc zdmuchnął na każdego po trochę, co dało znakomite wyniki. A teraz po prostu pomachajcie ramionami. O tak, powiedział. I dajcie się unieść. Wszyscy stali na łóżkach, a dzielny Michael dał się unieść pierwszy. Właściwie miał nie całkiem taki zamiar, ale jakoś się dał unieść i natychmiast przeleciał przez cały pokój. Leciałem! Krzyknął, będąc jeszcze w powietrzu. John też dał się unieść i spotkał się z Wendy nieopodal łazienki. Och, ale cudownie! Ale świetnie! Spójrzcie na mnie! Spójrzcie na mnie! Spójrzcie na mnie! Nie latali z taką elegancją jak Piotruś, bo nie mogli się powstrzymać od wierzgania, ale głowami dotykali sufitu. Na początku Piotruś chciał pomóc Wendy, ale musiał tego zaniechać, bo cynowy dzwoneczek był tym bardzo oburzony. Latali w górę i w dół, a potem w kółko. Wendy powtarzała wciąż, że jest niebiańsko. – Słuchajcie – zawołał John – a może byśmy polecieli tam, na zewnątrz? Oczywiście właśnie do tego chciał ich skusić Piotruś. Michael był gotów. Chciał się przekonać, ile czasu zajmie mu przelecenie miliona mil. Ale Wendy zawahała się. Syreny, powiedział Piotruś. O, no i są tam też piraci. Piraci, zawołał John, chwytając swój odświętny kapelusz. Lećmy od razu. Właśnie w tym momencie pan i pani Darling wpadli znaną z domu pod numerem 27. Wybiegli na środek ulicy i spojrzeli w okno dziecinnej sypialni. Tak, było wciąż zamknięte, ale pokój był jasno oświetlony. Lecz najbardziej przerażający był widok trzech małych cieni na firance, krążących w nocnych strojach po pokoju. Jednak nie po podłodze, ale w powietrzu. Nie trzy cienie, ale cztery. Drżąc, otworzyli drzwi wejściowe. Pan Darling chciał wbiec na górę, ale pani Darling dała mu znak, żeby wszedł po cichu. Starała się nawet, żeby jej serce ciszej biło. Czy uda im się dotrzeć do dziecinnego pokoju na czas? Jeśli tak, to będzie to dla nich ogromna radość, a my wszyscy odetchniemy z ulgą. Ale wtedy nici z bajki. Z drugiej strony, jeśli im się nie uda zdążyć, to obiecuję wam solennie, że wszystko się dobrze skończy. Zdążyliby dotrzeć do dziecinnego pokoju na czas, gdyby nie to, że obserwowały ich małe gwiazdki. Znowu dmuchnęły w okno, które otwarło się i najmniejsza gwiazdka zawołała. Uważaj, Piotrusiu! Piotruś zrozumiał, że nie ma ani chwili do stracenia. W drogę! Krzyknął władczym tonem, wzbił się i zniknął pośród nocy, a za nim pomknął John, Michael i Wendy. Pan Darling, pani Darling i Nana wbiegli do pokoju za późno. Ptaszki wyfrunęły.